Jakie są zasady dobierania butów wiosennych i letnich do sukienek i spódnic? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, obejrzyj koniecznie dzisiejszy wideoporadnik. Oczywiście, że mamy różne zasady dobierania butów do sylwetki i dobierania butów do wiosennych, a więc takich noszonych z gołą nogą, czy letnich sukienek i spódnic. Na początek kilka zasad ogólnych. Te ogólne zasady to te, które możemy przyporządkować do typów sylwetek. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką bardzo uniwersalną i bardzo znaną, ale może akurat jeszcze o niej nie słyszałaś zasadę, to, że czym delikatniejszy but wizualnie, tym mniej obciąża, a więc skraca nam nogę. Czyli można by było powiedzieć, że cieliste buty będą najbardziej wydłużały sylwetkę. Więc jeżeli będziesz chciała mieć kryte buty wiosenne, cieliste, to one wtedy wydłużą nogę i co za tym idzie, wydłużą całą sylwetkę. Wszystkie delikatne buty, takie, które są mało angażujące wizualnie, będą dobre dla lekkich sylwetek, a więc tych o drobnym wzroście i tutaj sylwetkowo oczywiście najbardziej będzie pasowała sylwetka E. Buty, które są w jakikolwiek sposób szalone, kolorowe, z jakimiś dużymi ozdobami, z paseczkami, wiązaniami dookoła kostki, jakieś gladiatorki, rzymianki, czy w ogóle no, cuda się tam dzieją na tych butach, będą dobre dla tych sylwetek, które są już rozbudowane u góry i potrzebują wizualnego obciążenia dołu, więc będzie to Y i T. Buty na szpilce czy innym cieńszym obcasie będzie dobry dla tych sylwetek, które mają bardzo szczupłą łydkę. Przeważnie są to sylwetki I, sylwetki E, sylwetki T, czasami też Y. Znowu te na stabilnym obcasie, na słupku, na koturnie, nawet na platformie będą dobre dla tych sylwetek, które ogólnie są cięższe wizualnie i cięższe wizualnie mogą być dlatego, że są sylwetkami plus size, ale też dlatego, że mogą mieć na przykład szeroki kościec, mogą być wysokie i mieć szeroki kościec i szeroki kościec najczęściej zdarza się oprócz tych sylwetek, które są wysokie, zdarza się u sylwetek H, X oraz O. Zapraszam Cię na bloga, gdzie znajdziesz więcej porad sylwetkowych w zakresie butów i nie tylko. Ale pamiętaj proszę, że porady stylizacyjne, te sylwetkowe, są tylko ogólnymi wytycznymi. Ważne jest, jak komponujesz całą stylizację, a nie tylko Twój typ sylwetki i konkretnie buty. Czy Twój typ sylwetki i konkretnie jakiś rodzaj rozwiązania typu bufki, poduszki czy cokolwiek innego. Pamiętaj, zasady sylwetkowe, zasady stylizacji mają dać Ci kierunek, wytyczne, ale Ty możesz po prostu z nich nie skorzystać, ponieważ skomponujesz całą stylizację w taki sposób, że absolutnie będzie idealna i nie będzie się czego czepić. Można więc powiedzieć, że w modzie nie ma stałych reguł. Baw się nią, eksperymentuj i ciesz się, nie skupiając się tylko i wyłącznie na pojedynczych poradach. No a teraz lecimy już do konkretnych modeli, a właściwie długości sukienek i spódnic, które możesz założyć wiosną i latem oraz butów, które będą do nich dedykowane. Zaczniemy sobie od długości maxi. Teraz możesz zobaczyć stylizację z spódnicami maxi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wysokość obcasa, to buty na obcasie, ogólnie jakimkolwiek obcasie, mogą być świetnym wyborem do spódnicy maxi, ponieważ one wydłużą Ci sylwetkę. Szpilki czy sandały na obcasie lub nawet koturny to bardzo popularne opcje. Pamiętaj, żeby wybrać jednak taką wysokość obcasa, która będzie dla Ciebie po prostu komfortowa. Następnie, jeżeli chodzi o rodzaj butów, czyli na przykład sandały i klapki, to sandały lub klapki są doskonałym wyborem na ciepłe dni wiosenne i możesz wybrać te modele z paskami, nawet ozdobne sandały gladiatorki, chociaż pamiętaj, że one będą skracały Twoją nogę. W przypadku długości maxi nie będzie ich tak
bardzo widać, ale gdy je wybierzesz, dołożysz takiego etnicznego uroku. Pamiętaj, że warto dopasowywać styl obuwia do całości stylizacji, a nie tylko wybierać to obuwie jako jeden z elementów stylu. Kolejne buty, które możemy wybrać do spódnic maxi, to oczywiście buty sportowe. One będą dobre, gdy preferujesz bardziej swobodny styl i możesz zestawić spódnicę maxi z takimi butami sportowymi jak trampki lub sneakersy. To nie tylko będzie wygoda, ale będzie też dodanie takiego luzu do stylizacji. Z pełnych butów możesz też zdecydować się na baleriny lub mokasyny, czyli bardziej zabudowane buty, i one będą dawały wrażenie takiego bardziej klasycznego i eleganckiego wyglądu. I oczywiście one również będą doskonałym wyborem i sprawdzą się fantastycznie, gdy będziesz mieć spódnicę maxi o prostym kroju. Bardzo popularnym modelem spódnic są spódnice długie albo midi jeansowe. Ponieważ są bardzo popularne, to postanowiłam dać im ich 5 minut w dzisiejszym poradniku. Dlaczego? Ponieważ możesz znaleźć ich bardzo dużo w sklepach, no i często dostaję pytania, w jaki sposób taką spódnicę wystylizować. I oczywiście takim najprostszym rozwiązaniem, najbardziej oczywistym, z mojego punktu widzenia będą trampki, będą sneakersy, będą jakiekolwiek buty, które nawiązują do stylu sportowego, bo one będą pięknie zgrywały się z takim casualem, takim wrażeniem casualowym, takim codziennym, jakie daje nam właśnie jeans, czyli ta spódnica jeansowa. I możesz zobaczyć, w jaki sposób będzie to wyglądało, czyli będzie całość robiła taki luźny, swobodny charakter i w zależności od tego, jakie Ci się bardziej podobają trampki, możesz wybrać białe, będzie wtedy bardziej klasycznie, lub kolorowe, żeby dorzucić trochę jakiegoś szaleństwa do Twojego outfitu. Ale też świetnym rozwiązaniem będą espadryle. To dodadzą one lekkości, ponieważ same w sobie wizualnie są lekkie, no wygodne i idealne na cieplejsze dni wiosenne. Będą dodawać do ciężkości jeansu troszeczkę takiej lekkości, która kojarzy nam się z latem. Tak jak trampki i jeansy będą dociążać takim casualem, tak espadryle będą dodawać letniego takiego charakteru całej stylizacji. Kolejne buty to baleriny. Baleriny to zawsze będzie bardziej elegancki wybór niż trampki. Nadal wygodny, ponieważ pasuje do wielu różnych stylizacji. Zestawione ze spódnicą jeansową będą dodawały jej takiego dziewczęcego, kobiecego charakteru, czyli nie będzie już takiego lata jak ze spadrelami, czy nie będzie takiego sportowego, casualowego, dosyć ciężkiego wrażenia, będzie dużo lżej, będzie bardziej dziewczęca. No i oczywiście zawsze będą dobrym pomysłem klapki. Klapki dlatego, że one odsłaniają dużą część stopy, a więc będą dodawać lekkości sylwetce, no i w zależności od tego, czy chcesz wybrać sobie klapki płaskie, takie na przykład ciężkie jak Birkenstocki, czy może coś lżejszego na obcasiku, takiej kaczuszce, która jest teraz bardzo modna, no to będzie też zmieniało troszeczkę od takiej ciężkości tych Birkenstocków do takiej dużej lekkości, jeżeli chodzi o klapki na małym obcasie. No ale oczywiście mamy jeszcze kolejne płaskie buty, płaskie pełne buty, to mokasyny. Mokasyny będą zawsze dodawały elegancji, ale też będą pasowały do wielu stylizacji. Będzie to stylowy i taki przytulny, wiosenny look. Kolejna moja propozycja to spódnice midi, ale już niekoniecznie takie jeansowe. Tutaj możesz zobaczyć teraz zestawienia. Pamiętaj, że spódnica midi to różne długości. To może być coś zaraz, co jest za kolano, a może być takie troszeczkę nad kostkę i to już będzie również określane spódnicą midi, ale ważny też jest jej fason. Oczywiście
okazja i styl całej stylizacji. Do spódnicy midi, jeżeli chcemy dołożyć klasyki i elegancji, wybieramy szpilki. One będą wydłużały nogę, będą wydłużały całą sylwetkę, dodadzą właśnie kobiecości i elegancji. Baleriny już nie będą tak pięknie wydłużały sylwetki, ale będą dodawały właśnie tej dziewczęcej strony kobiecości. Dodają też delikatności, lekkości i na pewno bardziej takie dodają wrażenia, że jest to taki bardziej swobodny styl, który po prostu możemy rozwinąć prędkość i trochę szybciej chodzić niż na przykład w butach na obcasach. Jeżeli chodzi o buty bardziej otwarte, czy to sandały, czy klapki, czy na obcasie, czy płaskie, oczywiście możesz wybrać do takiej stylizacji. Pamiętaj, podobnie jak mówiłam wcześniej przy spódnicy jeansowej, że czym cięższe wizualnie, i tutaj będę myślała właśnie albo o zabudowanych klapkach, albo o klapkach typu Birkenstock, będzie to całość będzie wyglądała po prostu ciężej niż gdy wybierzesz klapeczki na obcasie i na szpileczce. Więc wracając do zdjęcia, mamy jeszcze możliwość dobrania trampek lub sneakersów i tutaj znowu będzie casualowo, będzie trochę bardziej sportowe, będzie bardziej luźno, swobodnie i będą idealne na codzienne wyjścia wtedy, kiedy potrzebujesz, żeby po prostu but mocno trzymał się Twojej nogi. I oczywiście znowu wjeżdżają nam espadryle i tutaj świetny wybór na letnie dni, będą świetnie pasować do zwiewnych, lekkich spódnic midi, takich, które łapią powietrze, które będą gdzieś fruwały razem z Tobą, gdy idziesz, ale też swobodnie można wybrać te cięższe materiały, tak jak był już jeans, ale inne cięższe materiały, które dodadzą lekkości tej takiej cięższej spódnicy. No i czwarta propozycja to spódnice mini. Mini daje nam tak naprawdę, jeżeli chodzi o typologię sylwetek albo w ogóle wygląd naszych nóg, daje nam najwięcej opcji noszenia różnych butów. Ponieważ tak naprawdę czym cięższa, czym dłuższa spódnica lub sukienka, tym bardziej obciążony jest dół sylwetki. W przypadku spódnicy mini oczywiście prezentujemy całą naszą nogę, więc też mamy więcej opcji, żeby dodawać ciężkości takiej wizualnej po prostu swoimi butami. No i tutaj możesz zobaczyć nasze propozycje i na początek mini z balerinami. Baleriny będą wygodne, będą kobiece, kobiece w stronę tej takiej dziewczęcości. Będzie to subtelna, delikatna, taka leciutka stylizacja. Natomiast zupełnie inaczej będzie z trampkami lub sneakersami, takimi tenisówkami, które będą bardziej casualowe, cięższe wizualnie. One będą dodawały, będą odejmowały tej słodyczy, którą dają dodatkowo baleriny spódnicy mini, będą dodawać więcej luzu i swobody i będą się świetnie nadawały właśnie na takie wyjścia, gdzie po prostu potrzebujemy swobody naszego ciała. Sandały na obcasie to oczywiście letnie imprezy, wyjścia wieczorowe, będą takim eleganckim, kobiecym, takim sensualnym wyborem, no bo zawsze goła noga, wyeksponowana plus obcas będzie robił właśnie takie bardziej sensualne wrażenie, czyli tak jak baleriny to ta dziewczęcość, tak obcasy do spódnicy mini, no to mamy taką sensualną, kuszącą kobiecość. Jeżeli chodzi o espadrille, to będą oczywiście znowu świetnym wyborem na letnie dni. Będą dodawać po raz kolejny, jak w innych stylizacjach powiem, letniego charakteru, ponieważ no właśnie espadrille to są takie buty, które nosimy w tym okresie letnim. Jeżeli chodzi o szpilki, szpilki w kontekście czułenka na cienkim obcasie, to będzie kolejny efekt takiej kobiecości w stronę sensualną, ale już w pełnym bucie. Także nie tylko sandały, ale również szpilki jak najbardziej będą odpowiednie.
Podsumowując, wybierając buty do sukienki lub spódnicy, patrz na całość swojej stylizacji. Oczywiście kieruj się swoją sylwetką i poradami. Patrz na swój styl, żeby dobrze dobrać styl butów. Pamiętaj też, żeby kierować się oczywiście Twoim komfortem i tym termicznym, żeby po prostu nie było Ci zimno albo za gorąco w stopy latem, ale też patrz na to, żeby było to dobre dla Twojego ciała. Czyli jeżeli nie przepadasz za wysokimi obcasami, nie noś ich, ponieważ nie będziesz w nich czuła i nie będziesz wyglądała naturalnie. Także jestem ciekawa, jakie buty najczęściej Ty nosisz latem, czy jesteś fanką nadal zakrytych butów, gdy nawet przychodzą wysokie temperatury, czy wręcz przeciwnie, często wybierasz odkryte buty i podobnie jak ja, mogłabyś nosić je do pierwszych przymrozków. Ciekawa jestem. Daj koniecznie znać w komentarzu. Ja oczywiście zapraszam na bloga, tam, żeby zobaczyć sobie ten wpis, ale też kolejne poprzednie moje wpisy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!